Proszę bardzo, pierwsza rybka, patrzcie. Teraz spadną. Kurde. Strąg malutki, ale był. Pierwszy rzut. Siedzi. O, patrzcie na... Potokowy. Piękny pstrąg potokowy, malutki. Rano złapaliśmy go ogromnego. Teraz maciutki, ale śliczny. Kurwa, ale zabawa. Liczne. Za te cztery dychy. Fajna atrakcja. Strążek maleńki. Ucieka do wody. Co? Ale trochę cieplej jest w butach. Czasu na zastanowienie się. Co? Dobrze.
Zmieniliśmy miejsce. Zadziorowe haczyki. Ja mam nadzieję, że będzie widać. Ale strzelił. Pięknie. Bardzo do ostatniej chwili. Cały czas. Może się nie, maleńki, ale frajdy daje dużo. Rano złapałem takiego 50-taka i niestety nawaliła kamerka. Zobacz, jakie kolorki ma. O, śliczny jest. Jakie ma czerwone plamki. Jestem!
piękny. To jest właśnie wędkarstwo w Sanie. Górska rzeka Śliczny. Wypuścimy go, tylko żona zrobi mi parę fajnych zdjęć. Za chwilę wracamy do łowienia. Wracamy do łowienia. Niestety pstrąg nie dał się sfotografować. Poszedł do wody szybciej niż byśmy chcieli. No ale trudno. Dalej, to miejsce już parę wyciągnęliśmy, to mogą już się spłukać troszkę. Mamy kawałek kamyczka i za kamyczkiem może stać jakiś ładny stan. Zobaczymy. Zimorodek pięknie strzelił. Okay.
Siedzi z tej strony. Państwo zobaczcie. Siedzi ładnie. Znika momentalnie, nie widać go w kamyczkach. Parę chwil. W tym chwili uderzy. Spuść. Idziemy dalej.
siedzi. Siedzi. A tu niestety malutkie. Siedzi. Ale jazda. Zaraz będziesz wolny. Spokojnie. Czekaj, czekaj, otwórz dziobek. Do wody. Kurde. Nie zaciąłem. Siedzi. Hopla.
Kolejny pstrąg. Pierwsze zarzucenie w takim bystrzu. Jest, proszę. Z tyłu ładnie zapięty w ogóle na zewnątrz. Zaraz go uwolnimy. Pstrąg do wody. Hopla.